Marvis Mobile Homes. Całoroczne domki letniskowe. U nas luksus jest standardem. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edor. Cześć falubazy, ja nazywam się Weronika Tołoczko, a wy oglądacie program Piąte Okrążenie. Zaczynamy. Za nami kolejny mecz NEI Falubazu Zielona Góra. Tym razem nasi zawodnicy ścigali się na torze w Ostrowie, gdzie wywalczyli 55 punktów. Zobaczcie skrót tego pojedynku. A teraz posłuchajcie pomeczowych wypowiedzi. No dobre spotkanie. Cała drużyna pojechała bardzo dobrze. Pomału się tak przyzwyczajamy, ale to nie było łatwe spotkanie. Tym bardziej, że początek był dosyć trudny. Ale tam gdzieś później chłopacy gdzieś dobry kierunek, jeśli chodzi o zmiany w sprzęcie. Tym, którzy gdzieś tam gorzej, to wszystko gdzieś tam wychodziło. Jazda też była odpowiednia. Ten tor troszkę później się wysypał, trochę było więcej ścigania, może nie za dużo, ale raczej częściej byliśmy z przodu jako drużyna, także odjechaliśmy kolejne dobre zawody. No i przygotowujemy się do kolejnych, tak, zbieramy punkty po prostu. Ostrów pamiętam trochę z innych warunków torowych, przede wszystkim z warunków, gdzie było można dużo moc fajnie się pościgać. Dzisiaj ten tor i tak jak oglądam od początku sezonu, gdzieś tam Coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Tutaj jestem nawierzchnią i głównie decyduje start. Ja jestem zwolennikiem torów gdzieś, gdzie można gdzieś tam poszarżować, gdzieś tam poatakować.
A jest ciężko, bo dużo tej luźnej nawierzchni gdzieś tam z tyłu, jak się jedzie, to dostaje się mocną szprycę. No i najważniejszy po prostu jest start, dobrze pokonywanie łuków w tych najkorzystniejszych ścieżkach i tyle. Kolejne zwycięstwo drużyny to na pewno musi Was cieszyć. Tak, to przede wszystkim cieszy, buduje, bo ten początek zawodów nie był łatwy. Pierwsza seria trochę nas zaskoczyła, ale ewidentnie tutaj decydowały pola startowe. Pierwsze, trzecie były najkorzystniejsze w tej pierwszej serii. Potem się już to w miarę wyrównało i z każdego pola było można dobrze wystartować. Chciałbym jeszcze zapytać o ten pański pierwszy start, bo Przemysław Pawliński w tym sezonie na ostatnim miejscu to jest wielki szok. Dla pana też to jakoś tak ambicjonalnie pan potraktował. Kurczę, tak nie może być więcej? Tak, no pewnie, że tak. Nikt nie lubi przegrywać. Pierwszy bieg zawsze jest ciężko, gdziekolwiek pojechać, jeśli przegrasz start i trójka zawodników ustawi się przed tobą i jadą jedną ścieżką najkorzystniejszą, to ciężko jest w ogóle cokolwiek zrobić, a dzisiejszy tor też nie pozwalał na to, żeby gdzieś było można powalczyć, ale taki jest sport, takie chwile na pewno są w sezonie i trzeba je akceptować i trzeba je brać na klatę, ale takie wyścigi motywują mnie również do tego, że gdzieś tam jeszcze musimy popracować nad tym, jak ustawiać właśnie motocykle do takich torów. Na początku pola strasznie grały dużą rolę, bodajże pierwsze, trzecie było dobre i tak te wygrane, kto stawał, jaka drużyna stawała z tych pól, to wygrywała jakby te wyścigi 5-1. No ale później się jakby wszystko wyrównało. Całe szczęście, no dzisiaj dla mnie układ był nie za dobry, bo miałem dwa razy czwarte, ale udało się z niego dużo wyłuskać, no prawie maksimum, więc cieszę się bardzo. A chciałem właśnie o to zapytać, bo wygrałeś w siódmym wyścigu, gdzie to czwarte pole w ogóle nie chodziło. Później przeszedłeś na pierwsze pole, gdzie miałem wrażenie, że one były gorsze. Bierze się pod uwagę, jak się patrzy w program, o, teraz mam czwarte, teraz mam pierwsze, czy jak wychodzi wszystko, to się nie patrzy? Znaczy przy wyborze, bo dzisiaj miałem prawo wyboru, miałem mieszane uczucia, czy to pierwsze jest aktualnie najlepsze. No ale udało się tak rozegrać wyścig, chociaż ten pierwszy łuk nie poszedł po mojej myśli. Później stworzyliśmy fajnie z Oliwierem fajny wyścig. Po pierwszych biegach był delikatny niepokój, ale też trzeba pamiętać, że jesteśmy na wyjeździe. Każdy gdzieś tam musi znaleźć optymalne ustawienia. Potem znaleźliśmy, pola też się wyrównały i już wszystkim pasowało do końca zawodów. Nie zwalniamy tempa. W niedzielę przy W69 kolejny mecz. Tym razem podejmiemy drużynę z Landshut. Bilety na to spotkanie w sprzedaży w serwisie bilety na falubas.pl oraz w stacjonarnym sklepie Kibica. Uwaga! W sobotę sklep Kibica czynny wyjątkowo w godzinach od 10 do 18. A teraz posłuchajcie, co przed niedzielnym meczem powiedzieli reprezentanci naszej drużyny. No, tor jest podobny bardzo do tego, co mamy do tej pory przez cały rok i na treningach, i na zawodach. Nie słyszałem, żeby były jakieś narzekania. Staramy się tutaj, aby tormistrz, aby ten tor był powtarzalny. No, jeśli nie popada, to trening odjedziemy. Na niedzielę na szczęście jest w miarę słonecznie i bez opadów, także liczę na to, że będzie dobre ściganie, cało i zdrowo i najważniejsze, aby kibice byli zadowoleni, a punkty duże zostały w Zielonej Górze. Z pana punktu widzenia, człowieka, który nadzoruje, zarządza tym zespołem od środka, ale też jest pan byłym zawodnikiem świeżo po karierze. Krzysztof tutaj wprost mówi, że no, znacie swoją wartość, wiecie, jak mocni jesteście. To jak, że tak powiem, też utrzymać zespół na takim odpowiednim poziomie koncentracji, żeby jednak trochę to nie poszło za daleko i żeby już, no, że tak powiem, nie zaczął lekceważyć tak w pewnym momencie rywali? No, dobre pytanie. Nie ma jakby złotego środka i tego, co robić. No sport jest, ja no wiem, że banały może ktoś powie, że prawie, ale no na dzisiaj jest ok, znamy swoją wartość, zawodnicy jadą dobrze, na tle ligi wyglądamy przyzwoicie i przecież nie będę mówił, że jest inaczej, no bo to też się mija z celem, ale to, że powtarzam wielokrotnie, że czujność trzeba zachować i pokorę, to jest oczywistość, tak? Dzisiaj zbieramy punkty, aby awansować do fazy play-off, najlepiej z pierwszego miejsca, ale no jeszcze zostało nam parę trudnych meczów. Niektóre drużyny się wzmacniają, rozjeżdżają się i to nie będzie spacerek, bo taki Rybnik uważam dzisiaj jest innym Rybnikiem niż to, kiedy byliśmy na pierwszym meczu u nich. Bydgoszcz też się wzmocniła i też będzie jechała, uważam, tylko lepiej. A my staramy się zachować ten poziom i po prostu jechać cały czas swoje.
Także tutaj nic się nie zmieniło i uważam, że każdy mecz to nie jest łatwe. To każdy musi włożyć swoją dużą siłę i dać siebie 100%. Mówię, trudne spotkania nas będą czekać. Uważam, że taki poważniejszy test czeka nas za tydzień, za półtorej tygodnia w Bydgoszczy. Zobaczymy na tle takiego mocnego rywala, który idzie dobrze u siebie, jak będziemy wyglądać. Dla mnie najważniejsze, aby chłopacy po prostu cały czas zachowali czujność, jeśli chodzi o sprzęt, o rozjeżdżanie. Wiadomo, że będą lepsze i gorsze momenty. Jak choćby w tym tygodniu, no zawsze było, do tej pory jechaliśmy, zawodnicy zielonogórscy jechali bardzo dobrze, a w tym tygodniu trafiły się jakieś tam wpadki, ale to jest oczywiste, tak? Ja to, co powiedziałem, to też pół żartem, pół serio. Uważam, że fajnie, jakby przyszły teraz takie trudniejsze momenty i trudniejsze spotkania, aby troszeczkę tą czujność wzmożyć i żeby nie było właśnie może takiego, no może nie lekceważenia, bo to tak są zawodowcy i tutaj nigdy nie ma w sporcie żużlowym jazdy tak jakby na pół gwizdka, bo się należy, bo się nic nie należy. Mamy świadomość tej jakby swojej formy i tej dobrej formy, gdzie dobrze nam się jeździ i dobrze się rozumiemy. Ale tak jak wszyscy mówią, no to jakby to jest sport i kto nie przyjeżdża, zawsze chce być może utrzeć nosa, a my po prostu staramy się robić swoje i wygrywać mecze. A pan będzie chciał utrzeć nosa w niedzielę Przemkowi Pawlickiemu i odbić rekord toru? Nie wiem, co mam powiedzieć na to pytanie. Mówił pan po jednym z meczów, że jest taka cicha rywalizacja między nimi. Pół żartem, pół serio oczywiście pytam. No i tak to było pół żartem, pół serio. Myślę, że ten rekord toru nie jest jakby najważniejszą kwestią. Ważne, żeby się punkty zgadzały, drużyny, nasze indywidualnie i wszystko będzie okej. W sobotę 24 czerwca jedziemy w 5. falubazowym rajdzie rowerowym. Obecność potwierdzili nasi zawodnicy, a także pan Andrzej Chuszcza. Rajd wystartuje o godzinie 13 z parkingu pod halą CRS. A meta będzie miała tym razem miejsce na stadionie żużlowym przy W69. Trasa będzie liczyła około 10 km. Zapraszamy całe rodziny do wzięcia udziału w tym wspaniałym wydarzeniu. Po rajdzie zapraszamy Was do wzięcia udziału w pikniku Zielona Góra Wita Wakacje, który odbędzie się również na stadionie przy W69. Więcej informacji o tych wydarzeniach znajdziecie na stronie falubas.com. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w tym odcinku 5. okrążenia. W niedzielę widzimy się przy W69. Początek tego spotkania zaplanowano na godzinę 14. Nie może Was zabraknąć. Do zobaczenia.